Cześć wszystkim! Dzień dobry, miało być jakoś ładnie, ale nie wyszło. Witamy Was na kanale Wprawne Opowieści. Tak. Jakbyście nie założyli, jaki dzisiaj jest tu odcinka, to Wam przybliżymy. Droga do zawodu adwokata, moi drodzy. Dokładnie. I nie chodzi o drogę do pracy, do kancelarii, tramwaj, autobus, bądź samochód. Aczkolwiek też możemy o tym powiedzieć, jeśli Was interesuje. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście dowiedzieć się, jak wygląda nasza droga. Poczekaj, bo zapomnę. Pamiętajcie proszę, żeby tutaj kliknąć właśnie czekaj, jak to pokazać, o tak? Ja nie wiem. Subskrybuj, ja też nie wiem, ale udawaj, że wiesz. Znaczy, subskrybuj, dzwoneczek, ding dong i... Byłoby miło. I lajka dajcie i napiszcie komentarz. Tak zróbcie. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. A teraz przechodzimy do meritum, moi mili. Otóż chcemy Wam tak naprawdę dzisiaj powiedzieć o tym, jak to w zasadzie wszystko sobie poukładać w życiu, gdy jest się jeszcze młodym człowiekiem, na przykład w liceum się uczy dzielenia różnych rzeczy albo nawet wcześniej i myślisz... W przedszkolu na przykład. Tak, i oglądasz sobie z rodzicami fajne prawnicze seriale Magdy M albo Chyłkę. Teraz albo... oglądają Chyłkę, Magdę M, to nasze. Teraz jesteśmy już stare. Kiedyś była Ally McBeal jeszcze, Suits oczywiście, amerykański serial. Wiesz, że najlepsze, że ja w ogóle nie znam tych seriali. W sensie wiem, że istnieją, ale nigdy ich nie oglądałam. Prawo Agaty jeszcze był taki serial. Był. Pozdrawiam Agnieszkę D z mojej aplikacji, która jest kopią Agaty. Tak? No, są identyczne. I nawet mają takie inicjały jak ta aktorka, która gra Agatę, tak? A jak gra Agata? Agnieszka Dygant. A, Dygant, oczywiście. Dobra. I Agnieszka Dy, tak? Dy, tak. Czyli powiem no. Ci, jak dalej, jak Dy, jak dalej nie idzie. Dygant. Nie. A może aktorka, która gra w Prawie do Agaty, tak bardzo jej się spodobało prawo, że uznała, że skończy studia i pójdzie na aplikację. I to ona. Na pewno tak było, ale o tym w kolejnym odcinku. Dobrze. Słuchaj, nie rozśmieszaj mnie, mam paznokcie niezrobione. I tak. I co to będą rzeczy? Śmiejesz się paznokciami? No, śmiejesz się całym ciałem. Śmiejesz być paznokciem. No i miało być poważnie, minęło ile? Gdzie to jest czas? 3 minuty o niczym, brawo! O niczym? O niczym? Wracając do tematu, tak jak powiedziała Olka, kiedy już w tym przedszkolu wiecie, że chcecie być Magdą M, jak miłość do adwokatury. To czas to wszystko jakoś sobie rozplanować, a te plany najlepiej rozpocząć nie później niż w liceum, no bo to jest chyba, a nawet przed liceum, nawet bo trzeba wybrać sobie konkretny jakiś konkretną klasę o konkretnym profilu. Znaczy to nie jest oczywiście wymagane, ja na przykład skończyłam klasę matematyczno-fizyczną i poszłam. Serio? Na prawo. No tak. Słuchajcie, więc ogólnie to oczywiście nie jest wymagane, natomiast po podstawówce warto iść do szkoły, jeśli chce się zostać w przyszłości adwokatem na przykład, bądź prawnikiem, do szkoły, po której będziemy zdawać maturę, także szkoły zawodowe, po których kończy się przygodę z edukacją bez konieczności zdawania egzaminu maturalnego, niekoniecznie będą sensowne w przypadku takiego wyboru kariery. Myślę, że bardziej oczywistych rzeczy... Może liceum byłoby to dobre. Tak. Liceum, myślę, że technikum też jak najbardziej. Za naszych czasów z Pauliną to ta technika, mało było jakichś techników takich bardziej właśnie prawnych czy ekonomiczne były chyba akurat, tak? W sensie dążę do tego, że technikum jak najbardziej, bo w technikum też zdajecie maturę. Być może są takie profile w technikach w dzisiejszych czasach, które nawet całkiem mogą lepiej przygotowywać niż liceum ogólnokształcące. Prawda? Ja się nie wypowiem, bo za naszych czasów w ławce siedziały jeszcze dinozaury, więc naprawdę trudno mi powiedzieć cokolwiek na ten temat. Tak czy siak, my chcemy powiedzieć tylko, że matura no, będzie konieczna, żeby po prostu kontynuować edukację na poziomie wyższym. Tak? Myślę, że też matura, która fajnie byłoby, gdyby była zdana, to po pierwsze, a po drugie, gdyby była zdana na nieco lepszym poziomie niż, nie wiem, 50%. To by było całkiem wskazane. Natomiast też kwestia, jakie przedmioty są mile widziane na studiach. Nie tyle mile widziane, co nawet wymagane. Słuchajcie, za naszych czasów, przynajmniej za moich, bo za twoich akurat miałyśmy to samo. To samo. Tak, bo dążę, historię, nie, właśnie, ja dążę do tego, że ja, gdy dostawałam się na studia prawnicze, to musiałam zdawać egzamin na studia, bo zdawałam jeszcze starą maturę. Ja byłam pierwszym rocznikiem, który nie zdawał. Więc my akurat na tym przełomie się... Tak. Rzeczywiście, to miałam się egzaminy, faktycznie. W związku z czym ja na przykład zdawałam maturę z biologii oraz z polskiego, z angielskiego, co tam jeszcze było? Ja nie zdawałam w ogóle matury z historii, co nie było najmądrzejszym
No, Jan III Sobieski, czyli to kiedyś tam ze światów wygonił. Musiałam w związku z czym uczyć się jednocześnie do matury, zacząć już się uczyć do egzaminu na studia historii. Chodziłam na korepetycję wtedy do bardzo fajnej pani. No i potem miałam jeszcze trochę czasu, bo pomiędzy maturą a egzaminami na studia tam był jakiś czas, więc też intensywnie się już po maturze jeszcze musiałam dalej uczyć do egzaminu. Jeszcze tego w ogóle już nie pamiętam. No, nie było to bardzo fajne. W każdym razie mi się wydaje, że za mojego rocznika już egzaminów raczej nie było. One mogły być jeszcze, bo był to przejściowy okres, więc ja myślę, że oni organizowali, bo osoby, które na przykład chciały, wiesz, zrobić sobie rok przerwy, a potem zdawać, nie miały matury nowej, więc musiały wtedy zdawać egzaminy. I to pewnie jak najbardziej było możliwe. No w każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o wymagane w tym momencie kierunki na studiach, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest oczywiście do sprawdzenia. No to tak jak już tutaj wspomniałyśmy, historia jest tutaj naczelnym z przedmiotów poza oczywiście polskim jakimś językiem. I wiedza o społeczeństwie to był u mnie też przedmiot, który był z tego co pamiętam. No to ty będziesz właśnie się bardziej orientowała, bo tak jak mówię, u mnie na maturze, matury w ogóle nie miały tak naprawdę nic wspólnego z egzaminami na studia. Także ty się możesz wypowiedzieć. Czyli punkty z matury z WOS-u też były brane pod uwagę. Czyli tak, zdawałaś maturę z WOS-u. Zdawałam maturę z WOS-u. Po to, żeby móc się dokładnie dostać na prawo. Mało tego, bardzo się cieszę, że zdawałam maturę z WOS-u, ponieważ ja z kolei kochałam WOS. To był mój ulubiony przedmiot. I miałam z niego oczywiście szóstkę, ponieważ od najmłodszych lat dziadek Jurek, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, wciskał mi do czytania bardzo wcześnie już magazyn Polityka, który bardzo dużo traktował o świecie. No tak. Ja stąd czerpałam bardzo dużo wiedzy, paradoksalnie więcej niż z książek, więc ta wiedza w zasadzie była dla mnie totalnie naturalna i dla mnie to zdawanie tego WOS-u też nie wymagało jakiejkolwiek szczególnej nauki. Nie wiem, u mnie w szkole, nie wiem czy w każdej tak było, to WOS był traktowany raczej po macoszemu, że tak powiem. Nie był. Mnie też był traktowany po macoszemu. Przedmiotem. Było tak, natomiast jest to w zasadzie głupie, no bo jest to jedyny chyba przedmiot oraz historia, który gdzieś tam liże tego prawa nieco. No, historia tak szczerze mówiąc dużo mniej, prawda? Bo na właśnie to rzeczywiście oprócz jakichś faktycznie takich politycznych aspektów. Podstawy prawoznawstwa tam też chyba były. Były jak najbardziej, były jakieś tam podstawy socjologii, no ogólnie tak. Warto ten przedmiot tutaj obrać za właściwy kierunek. Pozdrawiam Benka, który też się z tym zgadza, właśnie jest na lewej skale. A jest, widać go faktycznie. Także tyle tytułem wstępu. Dobrze, a jeśli chodzi o języki, no to teraz, bo tu chciałam, żebyśmy ze dwa słowa powiedziały. Ogólnie rzecz biorąc, jak sobie przeglądacie ogłoszenia o pracę dla tam praktykantów, asystentów w kancelariach, czy nawet aplikantów, czy adwokatów, czy tam radców prawnych, no to zawsze jest wymagany język angielski, a często i 15 innych języków. I prawda jest taka, że rzeczywiście w bardzo dużych kancelariach lub też w bardzo dużych spółkach, korporacjach jak najbardziej te języki są potrzebne, bo rzeczywiście wtedy się jakaś tam współpraca pomiędzy różnymi jednostkami na przykład danej spółki, czy pomiędzy kancelariami. Kancelarie obsługują też oczywiście jakieś podmioty zagraniczne, więc wtedy te języki jak najbardziej są przydatne, a wręcz konieczne. Myślę, że jeśli ktoś chciałby w przyszłości pracować właśnie w dużej kancelarii bądź korporacji jako jakiś prawnik, radca czy adwokat, to bardzo będzie miał plus, jak tych języków będzie znał na bardzo wysokim poziomie, oczywiście więcej niż sam angielski. Natomiast to, co chciałyśmy powiedzieć, to w indywidualnych kancelariach, czyli w adwokaci, którzy prowadzą indywidualne kancelarie albo małe spółeczki swoje tam w swoim gronie, że tak powiem, w zasadzie praktycznie nie obsługują podmiotów zagranicznych i faktycznie w takiej sytuacji ta konieczność posiadania umiejętności językowych na jakimś bardzo wysokim poziomie z jakiegokolwiek języka tak naprawdę nie jest w ogóle konieczna. Natomiast oczywiście ja osobiście, Paulina, pewnie też zachęcamy, żebyście uczyli się języków, bo to ogólnie jest w życiu bardzo dobry potrzebny pomysł. I przydatny. Tak. Natomiast tytułem takiego zakończenia tego wątku chciałabym tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście właśnie indywidualną kancelarią, małą kancelarią, która świadczy usługi procesowe, czyli biega sobie po sądach, to pamiętajcie, że sędziowie prowadzą rozprawy po polsku, wobec czego ten język tam w ogóle w praktyce nie występuje. Oczywiście zdarzają się sprawy z elementem zagranicznym, natomiast wtedy uczestniczą w nich tłumacze, którzy na bieżąco wszystko sądowi tak tłumaczą jest. Również tłumacze języka angielskiego. To nie jest tak, że sąd z urzędu coś sobie na bieżąco tłumaczy. Takie rzeczy się nie zdarzają, przynajmniej
Mi się nie zdarzyły. No. Więc tutaj, tak jak powiedziała Olka, bez tego języka da się żyć, prowadząc taką jednoosobową polską zwykłą kancelarię. Natomiast jeżeli macie ochotę wdrażać scenariusz z serialu Suits, tak? To jest ten serial taki, że to jest amerykański wieżowca, po prostu. To uczcie się angielskiego. No tak, jeśli dużo. Nie wiążecie swojej przyszłości z Polską, to tym bardziej uczcie się języków. Też zastanówcie się, czy prawo jest wtedy dobrym wyborem. Ale w sumie płynnie przechodząc do okresu studiów, no bo jak już się dostaniecie na te studia prawnicze, tak, to też fajnym wątkiem w kontekście języków jest możliwość skorzystania z tego programu Erasmus. Nie wiem, jak on teraz funkcjonuje w okresie koronawirusa. Natomiast za mojej kadencji dużo osób z tego korzystało. Ja niestety nie wiem w sumie czemu, żałuję teraz trochę. Wiem, że to były mega przygody, bo ludzie chyba na pół roku czy na rok wyjeżdżali do... Na wymiany. Tak, na wymiany. Nie, na pewno to funkcjonuje. To jest ekstra. Tak, ja myślę, że to się rozwinęło bardzo jeszcze po naszych czasach. W sensie, może tak być. Już jak my studiowałyśmy, to sporo osób jeździło, ale obstawiam, że teraz to w ogóle jest... Marta nasza była chyba na wymianie we Włoszech. No. Teraz jest pewnie jeszcze coraz więcej tego i na pewno jest to fajna rzecz. No natomiast słuchajcie, prawo jest też bardzo specyficznym kierunkiem. Na naszym Uniwersytecie Warszawskim funkcjonowały za naszych czasów i zapewne funkcjonują dalej szkoły prawa zagranicznego, tak? Szkoła prawa amerykańskiego, szkoła prawa francuskiego, szkoła prawa, nie wiem, niemieckiego. Natomiast to z tego, co pamiętam... Chińskiego pewnie też. Z tego, co pamiętam, to było to wszystko w formie studiów podyplomowych. No i to też jest, nie wiem, nie jestem bardzo zorientowana może w temacie, natomiast to jest tylko tam jakiś pewnie wycinek. To nie jest to samo, co ukończenie studiów prawniczych w Stanach Zjednoczonych. I nie jestem przekonana, czy po takim studium możesz przystąpić do egzaminu adwokackiego amerykańskiego. Chyba raczej nie. Także ogólnie dążę do tego, że pamiętajcie, że studia prawnicze dają wam opcje i możliwości w Polsce, a niekoniecznie za granicą. Także kiedy ktoś chciałby zostać prawnikiem w Australii czy w Ameryce, to dobrze by było, żeby już wcześniej zaczął o tym myśleć i podejmował odpowiednie kroki tam, a nie tu. Dobrze, i teraz jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż studia prawnicze z definicji mogą wydawać się mega fascynującym jakimś wycinkiem waszego życia, czy też mega trudnym. Osobiście uważam, że tak nie jest. To znaczy studia prawnicze nie różnią się w istocie od innych szkół, innych dziedzin. Dążę do tego, że jest to ten akademicki styl przekazywania wam wiedzy. Nie praktyczne. Nie wiem, skąd się to u nas wzięło. Natomiast to jest ten taki styl, kiedy po prostu klepiecie książki, uczycie się bardzo dużo teorii w zakresie różnych dziedzin prawa i mało tam jest tak naprawdę takiego życia prawniczego, mało procesu. Oczywiście macie różnego rodzaju przedmioty, które mówią o prawach procesowych, czy cywilnych, czy karnych, i tak dalej. Natomiast to jest wciąż tylko i wyłącznie sucha teoria. Ogólnie rzecz biorąc, przez te 5 lat, przynajmniej tak było za mojej kadencji, wedle tego, co mi przekazujecie, czy tam drogą Instagrama, czy inną, nic się w tym zakresie nie zmieniło, wobec czego w dalszym ciągu skupiacie się na uczeniu się teorii. Jest to też zrozumiałe, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby bez teorii praktykować. Natomiast wiem, że zgłaszacie problem, że tej praktyki jest zdecydowanie bardzo mało. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Kończy się de facto tak, że wychodzicie po 5 latach i większość z was nie potrafi zwyczajnie napisać, nie wiem, prostego pozwu o zapłatę, naprawdę, czy wniosku o uzasadnienie. Więc to jest pewnie to, czego wam tutaj brakuje. I słusznie. Dlatego, znaczy tu zaraz przejdę do dlatego, ale chciałam jeszcze właśnie wtrącić, że oczywiście i chwała za to, zdarzają się szczególnie na ćwiczeniach doktorzy prowadzący zajęcia, którzy bardzo się starają jak najwięcej tej praktyki przekazać i wdrażać. No ale to już jest tylko i wyłącznie dobra wola, jakiś tam dodatkowo poświęcony czas, który dla was te osoby chcą zrobić. Doceniajcie to, tak tylko powiem, bo to jak już się wam ktoś taki trafi. Natomiast to nadal nie będzie to mięso prawnicze, co wam da jakiś niesamowity start. Dlatego też polecamy jak najbardziej próbowanie już na studiach, już od pierwszego roku, jakiekolwiek chociaż minimalne praktyki. Słuchajcie, ja nie wiem, że niektórzy uważają może to za jakiś wielki problem, czy nie wiem, czy obciach, czy cokolwiek, ale dogadanie się z jakąś kancelarią, żeby móc tam raz w tygodniu na 2 godziny za darmo przyjść i po prostu popatrzeć, pouczestniczyć w czymkolwiek, to już jest bardzo dużo.
Zgadzam się. Nie uważam, że powinno się wymagać za to jakiegoś niewiarygodnego wynagrodzenia, szczególnie na pierwszym roku, kiedy raczej nie będziecie tak naprawdę specjalnie wspomagać, bo mi nie o to chodzi, żebyście poszli do kancelarii i biegali na pocztę, chociaż to też oczywiście jest spoko, ale za to już można wymagać wynagrodzenia. Okej. Okay. Natomiast myślę, że jest bardzo dużo młodych adwokatów, radców, którzy mają w sobie fajną energię i po prostu, wiecie, można spokojnie próbować się dogadywać, a to naprawdę daje bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż studia, bo tak jak powiedziałyśmy wcześniej, studia to jest po prostu sucha, zwykła teoria, oderwana. No może nie dużo więcej, no bo tak jak powiedziałaś, bez tego pewnie nie miałoby to specjalnie sensu, gdyby się nie kształcić. Pamiętajcie, że to nie tylko sama kwestia tego, ile wiedzy przyjmiecie na studiach i zapamiętacie numerków przepisów, to tym bardziej będzie wam potem lepiej, łatwiej czy cokolwiek, bo tak nie jest. Natomiast sama kwestia uczenia się i formowania swojego mózgu, przyjmowania pewnej wiedzy, nawet jak ją potem zapomnicie, to już coś daje, tak? Bo to sprawia, że już zaczynacie coś rozumieć, zaczynacie coś czuć. No i 5 lat takiego nawet studiowania właśnie tej chamskiej teorii też jak najbardziej coś daje, oczywiście, także spokojnie. Oczywiście. Natomiast oczywiście tak, my obydwie stoimy na stanowisku, że można byłoby to zrobić trochę lepiej, bo spokojnie tej teorii można by było sporo wyciąć, a dać w jej miejsce dużo, dużo więcej właśnie praktyki. Jakichś laboratoriów, tak? Dokładnie, tak. To było ekstra. W każdym razie, no więc jesteście sobie na tych studiach, tak jak powiedziałyśmy, tam głównie teoria, nie zniechęcajcie się, trzeba przez to przebrnąć, jeżeli chcecie. Jeszcze dalej. Tak trochę cofając się w czasie, bo jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że gdzie pójść na studia tak naprawdę jeszcze, zanim ten... To jest w ogóle bo ciekawe, jest bardzo dużo mówisz. W tej chwili, za naszych czasów było mało prywatnych uczelni, które oferowały kierunek prawo. Dzisiaj wydaje mi się, że przynajmniej w Warszawie jest ich multum. Nie wiem, czy multum, ale więcej na pewno. Na pewno jest dużo więcej. Myślę, że prawie każdy już w tej chwili, każda szkoła wyższa oferuje jakiś tam wydział prawniczy. Także na 100% jest tego więcej, nie wiem dokładnie ile i jakie to są tam ilości. Natomiast oczywiście no mamy kilka tych prestiżowych uniwersytetów w kraju, które tak naprawdę są prestiżowe chyba w kraju, no za granicą my nie osiągamy chyba jakieś chyba nie. Nasze uniwersytety, przynajmniej w tej gałęzi prawnej, jakichś niewiarygodnych sukcesów. Właśnie to jest, bardzo często ludzie mnie o to pytają, czy ma znaczenie, czy ja pójdę na prywatny, na państwowy, takie pytania padają, czy też ma znaczenie, czy ja pójdę na dzienne, wieczorowe, czy zaoczne, bo teraz podobno prawo zaoczne też można studiować, nie wiem, bo za mojej kadencji nie było takiej możliwości. Ale pewnie nie na uniwersytecie, tylko właśnie w tych... Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że większość takie bardziej prestiżowe kancelarie bardzo na to zwracają uwagę, to jestem praktycznie pewna, że rzeczywiście wymagają tego, żeby to był dyplom z uniwersytetu, koniecznie właśnie jednego z trzech. Natomiast tu mówię o jakichś takich, wiecie, no, topowych, że tak powiem, kancelariach. Natomiast absolutnie się zgadzam z Pauliną, że dla was, jeśli waszą drogą będzie tak naprawdę już sobie wyobrażacie, że i tak będziecie sobie sami to wszystko robić, to oczywiście, że nie ma to najmniejszego znaczenia. Żadnego problemu. Nie ma też chyba, nie miało też znaczenia za naszych czasów, czy to był dyplom ze studiów wieczorowych, czy z dziennych. Aczkolwiek też oczywiście zdarzały się kancelarie, które chciały tylko z dziennych, na przykład studentów na jakieś tam prestiżowe staże przyjmować, no ale to jest troszeczkę coś innego, tak? Dodam, że w praktyce na Uniwersytecie Warszawskim, który kończyła zarówno Olga, jak i ja, było tak, że nie było faktycznego podziału między studentami wieczorowymi a dziennymi, to znaczy wszyscy byli razem, wszyscy mieli razem zajęcia, grupy były mieszane, składały się zarówno z jednych, jak i drugich. Jakby wszyscy mieli dokładnie te same zajęcia i dokładnie te same obowiązki, wobec czego... nie było tutaj żadnej różnicy. Różnica polegała tylko na tym, że jedni płacili, a drudzy nie. To była jedyna różnica. Wieczorowe były płatne, no, tak dzienne było, były niepłatne. Oni mieli za naszych czasów po prostu limit, że przyjmują... 300 osób załóżmy na dzienne. Załóżmy 1000 osób przyjmują, tak. Z czego tam 100 osób z pierwszym wynikiem, z najlepszym wynikiem będzie miał studia gratis, a reszta jak chce, to może płacić, tak? Płacić za co studia. Ciekawe, pamiętajcie, i że potem pierwsze... to wszystko było do jednego worka wrzucone, alfabetycznie. U mnie było alfabetycznie. Tak, u mnie też było. No, tak? No. To byłeś rok przedtem, to było dokładnie to samo. No i w zasadzie na tym skończyłybyś pierwszą część tej naszej dosyć długiej opowieści. Pogadanki, o długiej drodze, prawnej opowieści. Dokładnie. I przejdziemy za chwilkę do części kolejnej, ale żeby nie było za długo, to postanowiłyśmy, że podzielimy ten odcinek. Uwaga, 3, 2, 1, start, część druga.